Tytuł kursu: roboty związane z montażem i remontem instalacji grzewczych. Moduł: systemy grzewcze, rozszerzenie, technologie montażu. Temat: ogrzewanie powietrzne. System ogrzewania powietrznego polega na zorganizowanym przygotowaniu ciepłego powietrza przez urządzenia grzewcze, a następnie wtłoczeniu go do pomieszczeń przy użyciu wentylatora lub dmuchawy. Powietrze jako medium grzewcze posiada bardzo małą w porównaniu do wody pojemność cieplną. Z jednej strony bardzo szybko się ochładza, z drugiej wytworzenie już niewielkiej ilości ciepła potrafi podnieść w znaczącym stopniu jego temperaturę. Znaczną ilość ciepła odzyskuje się z już ogrzanego pomieszczenia. Powietrze zużyte nie jest, bowiem w całości usuwane na zewnątrz budynku, a zawracane do źródła ciepła, gdzie łączy się ze świeżym powietrzem zewnętrznym i ponownie ulega podgrzaniu. Ogrzewania powietrzne są mniej zawodne od wodnych. Przypadkowe wyłączenie prądu w zimie nie spowoduje tutaj zagrożenia zamarznięcia przewodów i ich uszkodzenia. Brak wody pod ciśnieniem stwarza też mniejsze zagrożenie przypadkowymi przeciekami, nie wymaga stosowania drogiej armatury zabezpieczającej i pozwala na dogodną aranżację wnętrz. Nawiewane do pomieszczeń ciepłe powietrze może być poddane dodatkowo filtracji i nawilżaniu, dzięki czemu za jednym razem mamy w budynku kilka odrębnych pod względem funkcjonalnym instalacji, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Niestety ogrzewanie powietrzne nie jest pozbawione wad. Duże przekroje przewodów wymagają dużych przestrzeni na ich poprowadzenie. Ponadto przepływ powietrza generuje hałas uwarunkowany charakterystyką zastosowanych elementów. Brak krążącej ciepłej wody wymusza zastosowanie innego źródła ciepłej wody użytkowej. Inne wady to ryzyko rozwoju drobnoustrojów w przewodach, trudność w regulowaniu ciepła między poszczególnymi pomieszczeniami i trudności w wykrywaniu nieszczelności. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.